produkcyjnych w Karkowach, waga 58 kg. Stelefio mówi, że to ciekawy krok, ma sporo doświadczenia, łatwiej się prezentuje i nieźle galopuje. Z czwórką Sismodus Rex, przygotowywany do startu w Śrogie przez Adama Wyżyka, to jest pochodzony w Irlandii. W siodle jockey Joanna Wyżyk. On w ubiegłym roku startował dwa razy, trzecie i piąte miejsce. Ósemka to Fuji, powoli Wiary. Lacz urodzona w Czechach. W polskiej hodowli pana Gorczycy trenuje bardzo na nią Licz. Numer 7 to Lady Iwona. Klacz urodzona w Irlandii, przygotowywana do startu przez Piotra Piątkowskiego, w siodle jockey Sanzara Bajew, waga 54 kg. Trener Piątkowski wskazuje tutaj, że klacz ma korzystną odwagę, na dodatek galopuje chętnie i powinna być widoczna w gonitwie. Wypłaty gonitwy 7, 1, zwyczajnie 38,70, porządek 1, 2, 1, 14,90. Trójka 1, 2, 5, 332,50, czwórka 1, 2, 5, 10, 491, 10, tripla 100 zł i 20 groszy, septyma nietrafiona, kwinta 7935 zł, tripla ekspertów także nietrafiona. Wracamy do koni, mignął nam przed momentem Domindar, trenowany przez Wiaczesława Szymczuka, w siodle Karolina Kamińska, 52,5 kg. To koń oczywiście wyhodowany przez... Dawaj, Madziury! Dawaj! Dawaj, Madziury! 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 Łapaj, Karolina!